Na dzisiejszym meczu piękna oprawa wielu kibiców, ale zabrakło troszeczkę szczęścia i tego korzystnego wyniku. Zabrakło, rzeczywiście zabrakło. Można było się pokusić o wygrany, rzeczywiście wygrany. No może akurat troszeczkę tremy było i takiego stresu wśród tych zawodników, bo nie wiadomo było, jak sobie możemy tutaj radzić w tej czwartej lidze. Myślę, że następne mecze będą lepsze. No rzeczywiście było widać i stremowanie i troszeczkę nogi były zwaty chyba. Były, dokładnie to było widać. W każdym bądź razie myślę, że w trakcie rozgrywek ci chłopaki się ograją i będzie lepiej. No druga połowa już była bardziej wyrównana, rzekłbym nawet ze wskazaniem na panki. To samo widziałem, obserwując. No brakło trochę szczęścia, bo dwie takie sytuacje były, z których mogła być bramka. W oficjalnej tej części przed meczem podsłuchałem życzenia od wójta, który życzył panu pozostania w czwartej lidze, a nawet awansu. Poczekamy, zobaczymy. To jest to. Pogramy, będziemy widzieć, co jest dalej. Mnie będzie cieszyć, jak my się utrzymiemy w tej czwartej lidze na razie. Więc o dalszych sprawach możemy później pomówić. Piękny obiekt, ale mieliście trochę problemów z przystosowaniem go do rozgrywek czwartoligowych. No nie mamy tego do końca zapiętego. Mamy tam jeszcze tego sektoru dla przyjezdnych kibiców, ale w każdym razie nie mieliśmy na to na razie pieniędzy, więc wójt obiecał, że w następnym budżecie będzie to podjęte pod uwagę, więc to zrealizujemy do końca sezonu. No oglądając dzisiejszy mecz, wójt chyba no, sięgnie trochę głębiej do kieszeni. No, tak mi się wydaje, że powinien być zadowolony z tej drużyny. To, co żeśmy stworzyli, to raczej na taką gminę jak Panki, to dla nas jest sukces. No kibice też zapewne będą chętnie przychodzić na mecze, no bo oglądanie powiedzmy zawodów okręgowych, a na poziomie czwartej ligi, no jest powiedzmy no, przynajmniej delikatna różnica. Delikatna różnica w sensie takim, że jest na pewno większe zainteresowanie z ościennych miejscowości tak samo, nie? Widzę, że tutaj nie było takiej frekwencji, jak była dzisiaj. Myślę, że następne mecze będzie podobna frekwencja. No tego życzę i oczywiście sukcesów w następnych meczach. Dziękuję bardzo.